Dziękuję bardzo za zaproszenie organizatorom. Dzięki temu będę mógł przedstawić stanowisko przede wszystkim Poleskiego Parku Narodowego, ale i też moje jakieś dygresje osobiste, bo przecież jestem mieszkańcem Polesia już od roku 90, czyli łatwo policzyć, że to już ponad 30 lat, więc jest to jakby moja ziemia, mój teren. Przede wszystkim będę mówił o Poleskim Parku Narodowym, czyli o tym obszarze znajdującym się tutaj w żółtych granicach, kompleks główny parku i kompleks Bagno Bubnów. To jest 10 tysięcy hektarów najcenniejszej poleskiej przyrody razem z Otuliną. To jest ten zakreskowany obszar. To będzie znacznie więcej, bo Otulina ma ponad 13 tysięcy hektarów, ale Otulina to jest to tylko Otulina, nie jest to forma ochrony przyrody, jest to obszar, który ma zabezpieczać park przed negatywnymi oddziaływaniami z zewnątrz. Jak Państwo widzicie, Otulina została 30 parę lat temu wynegocjowana, taka jaka została. Widać, że ona na różnych obszarach będzie w różny sposób zabezpieczać park, bo są fragmenty, które są właściwie pozbawione tej otuliny. Tak? Tutaj fragmenty od północy, tutaj też jest bardzo skromnie i tutaj mamy fragmenty bez otuliny, tutaj mamy też fragment bez otuliny. Jest jak jest. Dzisiaj zmienić granice otuliny, powiększyć czy otulinę, czy park narodowy jest bardzo trudno. Trudno o konsensus społeczny w tejże sprawie. Ale proszę Państwa, żeby mówić o samym parku, to jednak muszę pokusić się trochę o analizę większego obszaru, mniej więcej tak jak tutaj pokazuje na tej mapce województwa lubelskiego, czyli takiego obszaru gdzieś tam od Parczewa na północy pod Chełm czy Rejowiec na południe. Troszeczkę będę się tutaj powtarzał, bo tak skonstruowałem swoją prezentację, już się teraz nie zmienię. Mój przedmówca też o tym mówił, ja może troszeczkę w innym kontekście też ten temat poruszę. Nagromadzenie obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody na tym terenie. Jak Państwo widzicie, tych kolorów oznaczających różne formy ochrony przyrody jest tutaj bardzo, bardzo dużo i zajmują one znaczny powierzchniowo teren. To są parki krajobrazowe, Pojezierze Łęczyńskie, Nawieprzański, Sobiborski, Chełmski. To są obszary Natura 2000, o których była mowa, zarówno ostoje ptasie, jak i ostoje siedliskowe. To są będące takimi łącznikami obszary chronionego krajobrazu, które teraz właśnie włączyłem. I dopiero na to jakby nakładają się te wisienki na torcie, czyli najwartościowsze przyrodniczo obszary. To jest Poleski Park Narodowy i rezerwaty przyrody, które mają taki sam reżim ochronny jak parki narodowe, z tym, że to są stosunkowo małe powierzchniowo obszary, ale również bardzo cenne, tak jak parki narodowe. Jak wspomniał mój przedmówca, ten obszar został doceniony przez agendę UNESCO w programie Człowiek i Przyroda i utworzono, to może złe słowo, doceniono w ten sposób obszar naszego Polesia w ten sposób, że włączono go w listę światowych rezerwatów biosfery i otrzymaliśmy dyplom. Dyplom będący, tak ja to odbieram, nagrodą za to, że tutaj, na tym terenie, w tych czerwonych granicach, po polskiej stronie, ale po ukraińskiej i białoruskiej również, tutaj człowiek rozwija się w harmonii z przyrodą, nie niszcząc tej przyrody.
Także jesteśmy w Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Oczywiście, o czym było też mówione, sam Park Narodowy jest też obszarem włączonym do obszarów konwencji ramsarskiej, które chroni się przede wszystkim ze względu na obszary wodno-błotne będące siedliskiem wielu gatunków ptaków. I to jest, proszę Państwa, to, co jest nad ziemią. Pod ziemią mamy złoża węgla kamiennego zajmujące też duży obszar. To jest 70, powiedzmy około kilometrów od okolic gdzieś Parczewa, Siemienia, aż pod Rejowiec i szeroki na 10, a czasami 20 parę kilometrów. Także jak tutaj widzimy, znaczna część tych obszarów chronionych położona jest na potencjalnych obszarach wydobycia węgla kamiennego. Tutaj w powiększeniu widać obszar Parku Narodowego i jego otuliny w relacji ze złożami węgla kamiennego. Na pewno śmiało można przyjąć, że co najmniej 50% obszaru parku leży, kolokwialnie mówiąc, na węglu i około 70% otuliny parku również pod sobą posiada złoża węgla kamiennego. Na dzisiaj oczywiście te dane nie są z wczoraj, więc to też jest sytuacja dynamiczna. Mówię na dzisiaj, czyli jak korzystałem przygotowując tę prezentację z tego, co jest dostępne w zasobach GUGiKu czy w zasobach Państwowego Instytutu Geologicznego. Na dzisiaj węgiel może być wydobywany w tych tutaj na ciemno zaznaczonych obszarach. Tak? No, dziś eksploatacja przede wszystkim odbywa się tutaj w tym obszarze Bogdanka, ale tutaj też są koncesje, tak? Tutaj. I mamy jeszcze temat firmy australijskiej Ballamara, która według, to są dane gdzieś powiedzmy sprzed 3 lat, miała ochotę wydobywać węgiel tuż przy granicy Poleskiego Parku Narodowego, w jego otulinie, tak, tu są te granice obszaru wstępnie nazwanego Karolina, który właściwie dotykałby do granic parku w kilku miejscach. Jeśli chodzi o lubelski węgiel Bogdanka, no to tutaj tak patrząc na samą mapę, wydaje się, że jest to w miarę te złoża przewidziane do eksploatacji, czy eksploatowane dzisiaj, że są one w miarę bezpiecznie położone w stosunku do parku, jego otuliny i przyrody parku, no szczególnie Bogdanka, to jest odległość kilku ładnych kilometrów. Natomiast czy to jest tak do końca bezpieczne? No, proszę Państwa, niekoniecznie. Niekoniecznie, że to, co jest najważniejsze dla Polesia i dla wartości przyrodniczej Poleskiego Parku Narodowego, to jest woda. To jest woda i ukształtowanie terenu. Są to obszary prawie płaskie, gdzie pierwotnie, przed powstaniem systemu melioracyjnego, woda odpływała w sposób bardzo, bardzo, bardzo powolny. I ten bardzo powolny spływ wody na Polesiu decydował o szczególnych walorach przyrodniczych, o jego florze, faunie, o zespołach roślinnych, o krajobrazie. Oczywiście to, co tutaj Państwo widzicie, to już jest jakby współczesność, to jest okres po melioracjach, gdzie widać gęstą sieć sztucznych rowów melioracyjnych, kanałów, rzeki, które no, bardziej z nazwy na terenie parku są rzekami. Mamy rzekę Piwonię,
to jest, tutaj przepływa przez park rzekę Mietiółkę i po granicy parku jest jeszcze rzeka Włodawka. Są to właściwie na dzień dzisiejszy raczej bardziej kanały niż rzeki, ponieważ zostały podczas melioracji w jakiś sposób poddane regulacji, prostowano koryta rzeczne, pogłębiano je i ten spływ znacząco się wody znacząco przyspieszył. Po powstaniu parku w 1990 roku park stawiał sobie od początku za cel, no jeśli nie odwrócenie, to spowolnienie tych negatywnych oddziaływań systemu melioracyjnego. I przez te 30 ponad lat wiele udało nam się zrobić. W wielu miejscach parku ta woda zaczęła znowu płynąć bardzo powoli, rozlewać się. Dzięki temu to bogactwo zjawisk wodnych, tak można by to określić, jest dzisiaj sporo większe niż było w 1990 roku. Początkowo robiono to siłami ludzkimi, budując różnego rodzaju przetamowania, zasypując niektóre rowy melioracyjne. Po reintrodukcji bobra na teren parku, to było na początku lat 90., niedługo po jego powstaniu. Dzisiaj mamy już taki stan, że właściwie większość tych robót utrzymaniowych, że tak powiem, wykonują bobry. One wiedzą najlepiej, gdzie wodę piętrzyć i w ten sposób uzyskujemy bardzo dobry efekt bez dużych nakładów finansowych. Bardzo zależymy od tej wody, ale też jak Państwo widzicie, to nie jest tak, że można zamknąć w granicach parku czy w granicach otuliny tę wodę. Przyjrzyjmy się na przykład rzece Piwoni. Ona tutaj sobie opływa. To jest największe parkowe jezioro, jezioro Łukie. Pływa jezioro Łukie, tutaj płynie na południe z jezioro Bikcze, tak? I dalej gdzieś tam sobie tutaj płynie, o, aż w tym miejscu gdzieś są źródła rzeki Piwoni. Proszę Państwa, to jest sporo kilometrów od granicy parku, od granicy otuliny. Natomiast przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi. Tutaj jeszcze właśnie mając na uwadze wodę, tym kolorem szarym są oznaczone zlewnie. Tak? Więc to nie chodzi tylko o samo położenie danego cieku, kanału, rowu czy tej rzeczki, tylko też o obszar, z którego woda jest zbierana. I tutaj zlewnia rzeki Piwoni, tak? Mająca spory obszar parku na swoim terenie. Źródła tej Piwoni i źródła jej zlewni są właśnie położone w tym miejscu tutaj na południu, gdzie odbywa się też eksploatacja węgla kamiennego. Tak? Ten odcinek, ta powierzchnia, tak, to już jest objęte eksploatacją węgla. Przy czym ten obszar oddziaływań jest większy niż tutaj mam zaznaczone, bo ja mam tutaj granicę obszarów górniczych, czyli miejsca, na który obszar, gdzie została wydana koncesja, natomiast jest pojęcie tak zwanych terenów górniczych, czyli obszar, na którym mogą występować szkody górnicze i on byłby wtedy odpowiednio szerszy. Te szkody występują mogą i występują i będą występować na większym obszarze. Także widzimy, że tutaj te źródła rzeki Piwoni są już objęte oddziaływaniem robót górniczych. To widać, tak? Tutaj są źródła rzeki Piwoni i one mieszczą się już w obszarze oddziaływania kopalni. To jest ten zakreskowany na czarno obszar, na którym odbywa się wydobycie.
jeszcze gdybyśmy zbliżyli się do tych źródeł, tak, to jest właśnie rzeka Piwonia i tutaj ma na tym terenie swoje źródła. Proszę Państwa, to jest, no nie z wczoraj obraz, tylko podejrzewam gdzieś sprzed 4-5 lat. Dla bardziej zainteresowanych i znających teren, to tutaj charakterystyczne takie rondo w nadrybiu jest. Około powiedzmy 400 metrów od tego ronda Piwonia przepływa pod szosą. Jak ktoś z Państwa będzie tamtędy przejeżdżał, to proszę zwrócić uwagę i zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. To są już tereny wcześniejsze, osiadań, nieckie osiadań, dosyć głębokie. A tutaj też widać po tym kolorze takim tak bardziej szarawym, że też taka niecka osiadań powstaje. Tu już widać, że jest dużo głębiej. Z tego, co się orientuję, to jest nawet osiadanie do 6-7 metrów. I co się, proszę Państwa, w takim momencie zaczyna dziać? No trudno, żeby woda płynęła pod górę, tak? Więc woda ze źródeł rzeki Piwoni nie popłynie dalej na północ przez park, lecz nastąpi zjawisko odwrotne, tak? Ta woda zacznie się cofać, tak? Bo tu będą te niecki, te zagłębienia będą zbierać tę wodę. Można to zobaczyć, jakby ktoś tędy jechał, jadąc tu od Nadrybia, to po prawej stronie. Tu już jest takie przetamowanie z worków z piaskiem zrobione. Po co? Ano po to, żeby woda z obszarów teoretycznie położonych niżej, tak, nie cofała się na ten obszar, gdzie coraz więcej zaczyna być widocznych szkód górniczych. Myślę, że to jest żadne rozwiązanie. To też jest ze szkodą dla parku, no bo ta woda ze źródeł, tak, już na północ nie popłynie. Nawet ta woda już nie popłynie, tak, bo te osiadania są już na tyle głębokie, że ta woda raczej tutaj pozostanie i zuboży to po prostu tę część parkową zlewni Piwoni. Także, proszę Państwa, no, nie jest tak, że jak ten obszar górniczy jest położony ileś kilometrów od terenu chronionego, to na pewno nie będzie miał na niego żadnego wpływu. Ten przykład z rzeką Piwonią dowodzi, że ten wpływ istnieje, że z pewnością będzie coraz większy, im dłużej będzie prowadzone wydobycie węgla na tym terenie. Też trochę z przykrością odbieram fakt, że często trochę takim winnym tej sytuacji, kogo się czyni, a no właśnie nas, przyrodników z Poleskiego Parku Narodowego, bo na pytanie z różnych instytucji chcących meliorować rzekę Piwonię, czy park pozwoli pogłębiać Piwonię, no mówimy, że nie, bo po prostu to byłby tak zwany, mówiąc kolokwialnie, strzał w kolano, tak? Gdybyśmy pogłębili tę część Piwonii na terenie parku, no to byłaby katastrofa dla całego obwodu ochronnego Orłów, gdzie są przede wszystkim torfowiska przejściowe, torfowiska wysokie. Spowodowałoby to szybki przepływ wody przez teren parku, szybkie odpłynięcie tej wody i katastrofę dla tych torfowisk. Co więcej, mamy obok położone jezioro Łukie, też jest to płytkie jezioro mające średnią głębokość, powiedzmy 2,5-3 metry. Ta woda z jeziora Łukiego, byłaby duża szansa, że ta woda będzie po prostu odpływać. Ale to jakby tutaj my jesteśmy trochę tym złym. Hydrolodzy podpowiadają tutaj inne rozwiązania, że wodę z tych tutaj niecek osiadań no już nie należy traktować jako wody rzeki Piwonii,
tylko próbować je odprowadzać gdzie indziej, mianowicie do rzeki Świnki, czyli w kierunku bardziej na południe. No to niestety obarcza jakby tutaj głównego winowajca, czyli lubelski węgiel Bogdankę tymi działaniami. Na pewno są to działania trudne, wszędzie przecież jest jakaś własność prywatna, czyjeś działki, gdzieś trzeba byłoby robić jakieś przekopy i tak dalej, więc jest to temat dosyć trudny, ale z naszego punktu widzenia no, lepiej tak, niż dalej przyczyniać się do zubożenia przyrody parku i próbować właśnie robić meliorację na rzece Piwonii. Zresztą trzeba sobie zadać pytanie, a to o ile ją pogłębiać, tak? Metr, dwa, trzy, cztery, bo osiadania są już do 7 metrów, tak? W tych okolicach źródeł rzeki Piwonii, więc jakby to jest taka idea fix zupełnie. Ale jest chłopiec do bicia, prawda? Fakt jest taki, to jest właśnie rzeka Piwonia. Akurat w roku obfitym w wodę i faktycznie widzimy, że tutaj jest pełne koryto wody. Takie widoki również się u nas spotyka. To bodajże rok 2018. To jest koryto rzeki Piwonia. Widzicie tu Państwo jakąś wodę? Nie ma nawet kropelki wody. To też jest po pierwsze efekt tego, że była seria lat suchych od 2015. Było kilka lat suchych, zubażających nas wodę. Ale też na pewno w jakimś stopniu przyczyniło się to, że ta woda z Górnej Piwonii w ogóle już do nas nie dopływała, bo dopływać nie mogła, bo została w tych nieckach osiadań. Generalnie też tak jest na Polesiu, że od zawsze tak było z obserwacji naukowcy, klimatolodzy, hydrolodzy, tak mówią, był zawsze szereg lat suchych i szereg lat mokrych i one się ze sobą przeplatały. Teraz też tak jest, tylko z obserwacji hydrologów i klimatologów wynika, że te periody z latami suchymi są coraz dłuższe, a te z latami mokrymi, wilgotnymi skracają się. To jest jakby efekt tego globalnego ocieplenia, które nas również dotyka. Dlatego my jako Park Narodowy powinniśmy się starać każdą kroplę tej wody zatrzymać jak najdłużej, bo dzięki temu przyroda nasza będzie mogła trwać w miarę niezmienionym stanie. Bo w przeciwnym razie, proszę Państwa, co się stanie? No takich widoków już nie będzie. Raz ze względu na globalne ocieplenie, drugi raz oczywiście ze względu na wpływy górnictwa, niecki osiadań, zmiany granic zlewni, być może jeszcze inne negatywne elementy. Tak, bo to jest torfowisko wysokie, Durne Bagna akurat w tym przypadku. W momencie, kiedy tej wody będzie przez dłuższy czas brakować, torfowisko straci swoje właściwości, torf zacznie murszeć, zacznie się utleniać. Takiej roślinności tam już nie będzie. Będą również zanikać takie drobne oczka wodne, które też są bardzo dużą wartością w naszym parku. Tam, jak Państwo może zapamiętaliście ten slajd z wodami, to było mnóstwo takich niebieskich kropeczek. To właśnie tego typu drobne zbiorniki wodne, gdzie kwitnie życie, gdzie żyje wiele bardzo cennych gatunków. Na przykład
takie drobne zbiorniki wodne są dobre dla bardzo rzadkiego gatunku ryby chronionej, dla strzebli błotnej, czy dla żółwia błotnego. Znikną też ciekawe krajobrazy na naszych ścieżkach, tak, na kładkach. Tak. Już nie będzie takich olsów z rozlewiskami na ścieżce Spławy, czy na ścieżce Czachary. Już też takich widoków nie będzie, czy na ścieżce Dominik. Jest duża szansa, że już więcej tego nie spotkamy. Nie spotkamy też wielu gatunków roślin. Tak. Ludzie przyjeżdżają na Dom Dominik oglądać rosiczki. Tej rosiczki nie będzie. Nie będzie storczyków, nie będzie kosaćców syberyjskich i żółtych, nie będzie goryczek, goździka pysznego, a goryczki są też elementem niezbędnym do rozwoju rzadkich gatunków motyli, modraszków. Tam na tym zdjęciu góry widać, tam są właśnie jaja złożone przez modraszki. Przeplatka urynia wyłącznie z torfowiskami związana z strzeblą, o której wspomniałem. Szereg gatunków płazów, no, gdzie będą wtedy nasze żółwie. To jest taki gatunek praktycznie leśny, one nie występują w głębokich jeziorach i szerokich rzekach, tylko w małych oczkach wodnych, gdzieś tam wśród lasów poleskich położony. Wodniczka, kolejny gatunek związany wyłącznie z torfowiskami. Gdzie będą gnieździć się żurawie, jeśli nie będzie takich obszarów zalanych wodą na wiosnę. Wiele innych gatunków, broćce, bekasy, tak jak tu krzyk, dubelt, kulik, którego w tym roku rozpoczęliśmy program ochrony. Wiele gatunków innego ptactwa, tak to są gongoły, jedyna kaczka, która gnieździ się w dziupli. Piękne nasze zimorodki. Znikną też takie krajobrazy z rozlewiskami, często okresowymi, tylko wiosennymi, jak tutaj łąki zalane wodą, olsy zalane wodą, doskonałe miejsce do gniazdowania właśnie dla żurawi, ale również dla kaczek, dla puchacza również. Żurawie niestety nie będą mogły u nas nocować, bo one muszą mieć wodę do nocowania, to jest ich bezpieczny nocleg, tak, rozlewisko z wodą. Co stanie się z naszym jeziorem Łukie, płytkim jeziorem, tak, eutroficznym już na dzień dzisiejszy. No i też z pozostałymi jeziorami, które tam widać, Rodcze, Uściwierz, Bikcze, Piaseczno. Co stanie się z tymi miejscami wypoczynku dzisiaj, które są nad wieloma poleskimi jeziorami? Gdzie ten brzeg jeziora będzie za kilkadziesiąt lat? Takie pytania sobie, proszę Państwa, codziennie zadaję i chciałbym wierzyć, że moje wnuki będą mogły na Polesie przyjeżdżać i tę przyrodę jeszcze pokosztować, że tak powiem. A górnictwo, no ono jest i oczywiście przez kilka dziesiątków lat jeszcze będzie. Ja tylko boję się tego, żeby ono faktycznie, tak jak jest w zamiarze władz europejskich, raczej było schyłkowym, a nie zaczęło się nagle rozwijać. Większość z Państwa zna pewnie tekst i melodię tego przedwojennego tanga. Dzisiaj jeszcze ten czar Polesia tutaj jest. Pamiętajmy też, że to jest jedyny kawałek Polesia, który nam się został, czy ostał, można nawet rzec, po II wojnie światowej. Innego Polesia już w Polsce nie ma, bo zostało w innych krajach, na Białorusi, w Ukrainie. Chciałbym naprawdę, żeby za kilkadziesiąt lat można było jeszcze to tango sobie nucić, żeby moje wnuki nie wymyśliły innego tekstu na te okoliczność, w której ewentualnie mogłoby im przyjść żyć. Dzisiaj, proszę Państwa, w takich czasach żyjemy,
to ostatnie kilka tygodni dowodzi, że naprawdę trudno jest przewidywać rozwój sytuacji, rozwój wypadków, czy też, wracając do tematu węgla, w jaką stronę te sprawy zaczną się układać. Oczywiście są te założenia, o których tu mój przedmówca mówił, że będziemy z węgla stopniowo rezygnować. Natomiast no, pamiętajmy o tym też, że sprowadzamy wciąż dużo węgla ze wschodu, który, tak jak sądzę, jak mówią nasze władze, no, niedługo będzie szlaban i tego węgla nie będziemy sprowadzać, a będzie on potrzebny, więc tu trochę włos mi się na głowie jeży, czy sprawy nie pójdą w tym kierunku, żeby jednak to wydobycie przedłużyć i ewentualnie może jeszcze zwiększyć to wydobycie krajowe. Jest oczywiście bardziej optymistyczna ścieżka, że to, że tego, że będziemy odchodzić od węgla i to, że się rozwiną inne sposoby pozyskiwania energii, tak, one już są, kwestia tylko wdrożenia odpowiednich technologii, dofinansowania. Jestem na dzień dzisiejszy trochę rozdarty, ale gdzieś tam głęboki optymizm we mnie drzemie, że uda się to Polesie zachować jeszcze dla przyszłych pokoleń, mimo tych obecnie niesprzyjających warunków. Dziękuję bardzo. Jeśli będziecie mieć Państwo pytania, to potem organizatorzy udzielą mi jeszcze głosu. Dziękuję.